Vlogmas, dzień 21. Standardowo musiałam sobie otworzyć. I co tam jest? O! Ale fajnie. Carmex. A tyle razy ją chciałam przetestować i nigdy jakoś nie było mi okazji. Mam tak suche usta, także super. Jeszcze cukierek brownie z malinami w czekoladzie. Najbardziej mi smakował ten piernikowy. Dobra. 21. Tak. 21. Tu. Nawet spora. Kalendarzyk. Będzie coś dzisiaj większego, czy nie? O, patrzcie. W końcu. Ale się rzuciłam. No nie. Jeszcze jaka mini. Do korektoru pod oczy. Myślałam, że coś fajnego, dużego, a to taki... A, mam gąbeczki, ale okej. I ostatni, 21, ale też małe. Szokobąsy podwójnie. No i oczywiście standardowo jestem po pracy. I co idę robić? Kawusię. I odzywam się do Was później. Biorę moje słodkości. Jeszcze jedna. O. I lecimy. I odzywam się do Was twarzą w twarz. Wiem, że dzisiaj nie wyglądam najlepiej. Już włosy takie do mycia. Muszę sobie je dzisiaj umyć, więc mam takiego koczka siubździu związanego, ale mniejsza o to. Ważny jest tytuł tego vlogmasa. Co dzisiaj będziemy robić? Tak, pakować prezenty na święta. Czas jest pakować, bo dzisiaj już jest 21 grudnia. No i dzisiaj to zrobimy, bo to już czas. No, bo to już czas spakować je. Ja oglądam sobie właśnie vlogmasa Andziax. Pomalowałam sobie usta na czerwono, żeby troszeczkę lepiej wyglądać. I w sumie wydaje się usta czerwone i zaraz się wydaje, że człowiek ma taki full make-up. Tak mi się wydaje, nie? Że czerwone usta robią robotę. Pomalowałam tylko sobie usta i fajnie wygląda. No to jeszcze mam kosmetyki, resztę kawy. Więc tak to wygląda. Naszykowane mam kartony. Choinka włączona. No, jestem po pracy. Mój swetereczek oczywiście świąteczny jest ze mną. Troszeczkę się spakowałam do Polski. Chociaż powiem Wam, że to wszystko stanęło pod znakiem zapytania, ten cały wyjazd. Ale nie chce mi się o tym mówić. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że kolejny vlogmas, po tym jaki zobaczycie, to będzie jadę do domu na święta. No, taki będzie ten tytuł. Ja mam tak nadzieję i tak na pewno będzie. No, choineczka ubrana, będziemy sobie pakować prezenty, zrobimy sobie kąpiel. Nie wiem co jeszcze tutaj zobaczycie, ile kartonów stoi, bo ja sobie zawsze kartony zostawiam. Dlatego, że no, przydadzą mi się teraz do pakowania prezentów. A tak to ja sprzedaję dużo paczek na Vinted i wtedy właśnie już mam kartony, pakuję i wysyłam i nie muszę się bawić, szukać, co tu spakować. I to jest ekologiczne, bo dwa razy użyję jeden karton, także super. No, tutaj jeszcze... No, także włączymy coś. Także, kurde, ja zauważam, że dużo się powtarzam. A więc, także... Włączymy sobie pioseneczki świąteczne i za chwilę zaczynamy. Obejrzę sobie vlogmasa, Andziax dokończę, włączę sobie piosenki. Jeszcze muszę zjeść obiad. Na obiad mam carbonarę, także za chwilę wstawiam i będę jadła. Tutaj, a nie widzicie? To ja Wam pokażę. Tutaj już teraz spakowana.
do Polski jakieś sweterki świąteczne. Tutaj wziąłem już te kalendarze, których już nie będę otwierać na 23, 24 od mojej siostry i z Make Up Revolution. No tamte z czekoladkami, które nie mogę jakby osobno wziąć, to pojadą. I tutaj jeszcze wiszą piękne kreacje, żeby się nie pogniotły. Ta moja sukienka też z holu mierzymy. Będę ją oczywiście mieć pierwszy raz na sobie w święta, ale ja ją kupiłam z myślą na święta. Idę wstawiać. A jeszcze pranie muszę ściągnąć i wstawić drugie, także jeszcze pranie. Trochę się będzie dziać, trochę się będzie dziać. I przeskakuję z wątku na wątek, ale tak to jest, ja chcę trochę powiedzieć. Nie wiem, co ja w sumie mówiłam. Podpalimy sobie dzisiaj wosk. A idę obiad wstawiać, to chciałam chyba powiedzieć, bo jestem głodna. Podpalimy sobie wosk, który polecam. Home sweet home. O Jezu, tak pachną święta, tak pachną święta. I Christmas Eve. Polecam wam, polecam wam te dwa woski. Czyli właśnie ten i Christmas Eve. Patrzcie, jakie piękne tło. Tu choinka, tu pranie. No, vlogmas i rzeczywistość. Tak jest. Podpalam, podpalam. Odzywam się zaraz przy pakowaniu prezentów. I w ogóle chciałam podziękować, bo troszeczkę osób do mnie przybyło na kanał. Także buziaczki. I cieszę się, że jesteście. Tak jak mówię, jeżeli ktoś nie oglądał poprzednich vlogmasków, miło będzie, jeżeli sobie nadrobicie, nawet jak sobie... Ja, czy ja już się ubrudziłam pomadką? Dobra, może teraz zmienię. Miło będzie, jeżeli sobie nadrobicie te moje poprzednie vlogmasy, włączycie sobie gdzieś w tle, bo tak jak mówiłam, 200... wyświetleń na każdym vlogmasku bym chciała mieć, minimalnie oczywiście, bym była bardzo wdzięczna i myślę, że na pewno się jakoś odwdzięczę niebawem, jakieś rozdanie dla was zrobię czy coś, bo lubię robić dla was rozdanka. Także jeżeli nie oglądaliście poprzednich vlogmasków, tych, które nie mają 200 wyświetleń, albo chcecie jeszcze raz sobie włączyć, to serdecznie zapraszam was do oglądania, jak i również na tego dzisiejszego. Tak jak już mówiłam właśnie w poprzednim vlogmasie, że ten to jest jakby najbardziej u mnie, jakie są vlogmasy oglądane, nie wiem jak u was, to o, bateria, muszę się naładować, to z pakowania prezentów. Więc na życzenie, tym razem trochę późno, ale tak wyszło. Ale w sumie jeszcze jest czas, więc akurat taki fajny będziecie mieć vlogmasik ode mnie z pakowania prezentów tuż przed świętami, już tam między gotowaniem, sprzątaniem, będziecie sobie mogli obejrzeć. Tak. Dobrze, wszystko sobie przyszykowałam i zabieram się za pakowanie. No mniej więcej wam pokażę. Tu jest taki kocyk czerwony w kratkę. Tutaj mamy różne alkohole, które gdzieś wam też pokazywałam. Tutaj na stół podkładki inwestycyjne, tak jak mówiłam. Tutaj są różne prezenty, jakieś kosmetyki, czekoladki, siatki. No tu jest wszystko. Tu jest prezent do Oliwii. Tu będziecie też dokładnie widzieć. Tu jest zapakowany prezent dla Kuby. Jeszcze mój prezent. A tu jest prezent dla mnie od Kuby, który sobie też muszę sama zapakować. To zaczynamy. Let's go! Christmas tree, oh Christmas tree, my leaves are so unchanging.
Odzywam się do Was, prezenty spakowane i jadę się kąpać i będę się z Wami żegnać. Jestem palnięta, wykończyły mnie te prezenty, te pakowanie i w ogóle miałam dzisiaj tyle zaplanowane, a dzisiaj znowu w pracy byliśmy do samego końca. Późno wróciliśmy plus spakowanie prezentów i inne rzeczy, które miałam zrobić. I oczywiście nie udało się, jutro ostatni dzień, mam na to wszystko, także będzie trzeba spiąć tyłek i to wszystko zrobić. Tymczasem żegnam się z Wami, papa, i do kolejnego vlogmaska oczywiście.